Cześć! Darek Kryger z tej strony. Zrobimy dzisiaj pyszną sałatkę z łososiem wędzonym. Proszę, to są wszystkie składniki. Sałata. Następna sałata. Łosoś wędzony. Pomidorki. Możemy dać koktajlowe, możemy dać zwykłe. Oliwki czarne. Czerwona cebulka, koper. Szczypiorek, miód. Musztarda jedna, musztarda druga. Pieprz, sól, cytryna. Tak, teraz te sałaty dwie, trzy połączymy. Sałata może być różna, jakąkolwiek masz. Tak. My akurat mamy teraz pod ręką akurat takie. Przyznam się, że tą sałatkę zawsze robiła żona, więc ja ją robię pierwszy raz. Taka w moich rękach dziewicza sałatka będzie. Ja bacznie obserwuję, więc nie pozwolę tu inaczej zrobić. Jeszcze trochę dorzucimy. Wszystko wymieszamy. Teraz pokroimy pomidorki. Te koktajlowe. Zróbmy tu troszkę miejsca, szypułki oberwiemy. Te koktajlowe zrobimy na pół. Wrzucamy to i tak będziemy mieszać, więc to nie ma znaczenia. Tak, tego pomidorka mistrzyni mogę tak na pół i kawałki? Tak, tak jest. Dobrze. Proszę bardzo. Tylko ten środeczek odrzucamy. Środeczek zawsze, od kapusty i od pomidorka zawsze odrzucamy środeczek. Tak, teraz czarne oliwki, bez pestek. I robimy takie małe talarki. Proszę bardzo. Tak, i tu mam jakieś 5-6 oliwek pokrojonych w taki sposób. Też dokładamy do tej sałatki. To będzie dla dwóch osób, więc no musicie sami ogarnąć, ile będziecie jeść tego. I teraz cebulkę. Cebulkę, proszę pani, jak? Drobno? Połówki? Drobno? Drobne. Drobno, dobrze, zrobimy drobno. I cebulkę, połówkę dokładamy do środka. Teraz mamy szczypiorek. To jest bardzo prosta sałatka, bardzo. I łosoś na górę. I praktycznie sałatka jest gotowa, którą wymieszamy i przygotujemy za chwilę dressing. Dressing jest bardzo ważny, bo ten sos naprawdę jest wyśmienity, wykwintny. O. Tak, tak można to nazwać. Teraz zabieramy się za dressing do sałatki. Letnia woda, ja tu mam jakieś 50 ml, ale tak dajmy połowę z tego. Miód. Letnia woda po to, żeby ten miód rozpuścić, bo w zimnej to za długo by trwało, a letnia to tak szybciej pójdzie. I dajmy jeszcze raz. Najpierw dokładnie miód w tej letniej wodzie rozpuszczamy. Pamiętaj, tu dałem jakieś 20 ml wody letniej. Teraz dwie łyżki musztardy rosyjskiej. Albo czyli stołowej. Chodzi o dwie różne musztardy, żeby były. Dwie różne, ale ta rosyjska jest ostrzejsza, czyli jak chcesz łagodniejszą, to daj łagodniejszą, faktycznie. Teraz musztarda francuska. To jest ta z tą gorczycą. Te dwie łyżeczki. I to wszystko dobrze wymieszaj. Teraz odciskamy, zobaczymy, że całą cytrynę to trzeba też do smaku, bo cytryna cytrynie nierówna. Zrobimy najpierw połówkę. Jak będzie za mało kwaśne, to damy drugą połówkę. Czekaj. O. Teraz
Mniej więcej taką ilość, to jest jakieś 5 gałązek kopru. Kroimy na drobno. Koper dodajemy do dressingu. I proszę bardzo, wszystko dokładnie mieszamy. I sałatkę polewamy dopiero przed podaniem. Tak jest. I ten dressing po prostu wlejemy na tą sałatkę krótko przed samym podaniem. I wymieszajmy wszystko. Bardzo ładnie to wygląda. I smakuje, uwierzcie mi, też wyśmienicie. Mamy wykwintną sałatkę z łososiem. Dressing, można powiedzieć, że to jest taki miodowo-musztardowy dressing. Pamiętaj, jak będzie Ci smakowało, daj lajka. Jak będzie Ci się podobało, chcesz więcej takich przepisów, to na Home Food Kryger zasubskrybuj kanał, daj dzwoneczek. I dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.